Znajdujemy się na Babskim Rynku, zrewitalizowanym Babskim Rynku z funduszy unijnych, prawie 8-milionowa inwestycja, pięknie odnowiony, 5, można by powiedzieć, grzybów, 5 takich okręgów do handlowania, bardzo wysoko ocenionych i jako urbanistycznie, i jako architektonicznie, i także przez naszych sprzedających, że jest to funkcjonalne. Wyrosły jak grzyby po deszczu, bardzo codziennie tędy przejeżdżając kibicowałem, żeby to rosło. No i wieszcze pięknie powstało, wygląda obiekt naprawdę bardzo dobrze, mamy się czym w Białej Podlaskiej pochwalić. Oczywiście projekt rewitalizacyjny to nie tylko to, to dużo miejsc w Białej Podlaskiej, także tutaj wielkie uznanie dla Urzędu Miasta. Właściwie targowisko od dawna jest i jest tak w uchwale Rady Miasta założenie, że jest to targowisko spożywcze, ale rolno-spożywcze, więc znajdziemy tutaj i sadzonki w tej chwili wiosną, i owoce, i szparagi w tej chwili świeżutkie. Niedawno sam kupowałem prościutko z łomas, bardzo dobre. I całe wszystkie produkty, jakie rodzą się nam w okolicach, ale nie zabraknie też i cytrusów, więc wszystko, co związane jest z owocami, warzywami. W hali będą też i pieczywo, i wędliny, więc tak naprawdę wszystkie produkty świeże, produkty spożywcze i rolno-spożywcze. I trzeba powiedzieć, co bardzo dużo uznanie tutaj znajduje, to że na to targowisko przychodzą bardzo często też drobni sprzedawcy, panie, które sprzedają po kilka wytłaczanek jajek z własnego chowu, grzyby, więc to co wszystko, co mamy tutaj regionalnie, najlepsze. Jeżeli chodzi o inwestora, to inwestorem wiadomo jest Urząd Miasta Biała Podlaska. Jeżeli chodzi o budowniczego, o tego, który już to do końca wybudował, jest to firma PNB Budownictwo Paweł Niczyporuk. No powstało to bardzo szybko, jeżeli chodzi o koszta, było to prawie 8 milionów złotych w tą inwestycję. No nie mała inwestycja, ale biorąc pod uwagę, że była to też kwestia zakupu i modernizacji hali targowej, która kompletnie zmieniła swój charakter, to by naprawdę było warto. Szczególnie za współrealizację tutaj właśnie, jeżeli chodzi o Urząd Miasta i pana prezydenta Michała Litwiniuka. Świetna robota, świetne przygotowanie, bardzo celne poprawki, jeżeli były nanoszone. Jeżeli chodzi o inwestycję całą, no to tutaj właśnie budownictwo Paweł Niczyporuk, no i pięknie urządzona zieleń, jeżeli chodzi o to, to firma Zieleń. No a samym pomysłodawcą tej inwestycji, czyli pani Wasilkowskiej bodajże, pani architekt, piękny projekt, naprawdę piękny. Dziękujemy serdecznie. Dzisiaj program mamy dość szeroki. Najpierw będziemy mieli kilka słów otwarcia, przecięcie wstęgi, oprowadzenie po targowisku, później występy artystyczne, no a w międzyczasie będziemy mieli przepyszny żurek jeszcze i sadzonki będzie można dostać, pomidorków koktajlowych, to już od firmy Zieleń. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak wie, nie panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczepiorku? Leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarepa. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuchu rzepę klepie. Jak tam rzepo, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka, z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler, westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, niech no pani prędko zmyka. Ja chcę żonę mieć buracą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler, westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli, gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście jak krewka zaperzyła się marchewka? Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta! A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze cwary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler, westchnął seler. Serce rośnie, gdy widzę tylu nas, mieszkańców Białej Podlaskiej, w tak pięknym, urodziwym miejscu, w zdegradowanej wcześniej przestrzeni śródmieścia naszego ukochanego miasta.
Nie chcę przedłużać, bo wszyscy nie możemy się doczekać występu i młodszych, i dojrzalszych artystów z Gminnego Ośrodka Kultury, ale pozwólcie, że o kilku faktach związanych z realizacją tego przedsięwzięcia powiem. Powiem dlatego, że czuję dumę i satysfakcję oraz wdzięczność wobec wszystkich wymienionych przed chwilą Państwa, którzy swoim zaangażowaniem, pracą, jakością i solidnością przyczynili się do powstania tego cieszącego nasze miejskie serca obrazu. Czym jest miejskie targowisko? Przecież to nie tylko miejsce o funkcji kupieckiej, handlowej. Targowiska są istotnie związane z historią i tożsamością każdego miasta. To w codziennych, niezliczonej ilości relacjach na targowiskach wykuwa się miejska kultura. Wykuwa się poprzez relacje kupiecko-klienckie, ale także przecież poprzez relacje towarzyskie, sąsiedzkie, koleżeńskie. Spotykają się tu niemal co dzień wszystkie sfery społeczne. To jest to miejsce, w którym czasem zupełnie przypadkowo kilka ciepłych, życzliwych zdań mogą ze sobą zamienić przedstawiciele najróżniejszych zawodów, także osoby odwiedzające nasze miasto. Ta miejska kultura tworzy miejską wspólnotę. Wspólnotę tworzą więzi i targowiska, odkąd znamy je z głębokiej historii, właśnie taką rolę pełniły. Więc nie tylko tym aktem inwestycyjnym tworzymy przestrzeń do wygodnego, nowoczesnego, ale odbywającego się według reguł tradycyjnych handlu w mieście, przede wszystkim tworzymy tę istotną część infrastruktury budującej tkankę miejskich, społecznych relacji, miejsce zawiązywania się tych więzi, które tworzą miejską wspólnotę. To wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie skuteczne pozyskanie ogromnych środków z Unii Europejskiej. To jeden z największych zrealizowanych w Białej Podlaskiej projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Największy, jeśli chodzi o wysokość jednostkowego pozyskanego dofinansowania. Ten piękny projekt, który obejmuje 8 dużych tytułów inwestycyjnych, spośród których jednym jest miejskie targowisko. Projekt nosi nazwę budowa i remont budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych. Rewitalizacja, czyli przywracanie życia, przywracanie funkcji społecznych zdegradowanym obszarom. Jak wszyscy dumni dziś jesteśmy, gdy patrzymy, że w tym starym śródmieściu coraz to kolejne jego elementy zyskują ten nowoczesny, choć swoją architekturą odwołujący się do historycznych tradycji obraz. Rynek niech wciąż służąc kupcom i mieszkańcom pozostanie tym miejscem nie tylko zakupów, ale naszej społecznej integracji. Bardzo celnie została pomyślana formuła, według której te unijne pieniądze zostały na takie cele dedykowane. Bo nie mogliśmy tylko odtworzyć funkcji kupieckiej. Musieliśmy poszerzyć ją także o inne funkcje społeczne. I tą będzie kultura. Jak możecie Państwo zauważyć, ten kaskadowy, amfiteatralny układ stoisk, ich piękne zadaszenia, ma po godzinach pracy targu służyć mieszkańcom miasta do realizacji najróżniejszych, przede wszystkim kulturalnych przedsięwzięć społecznych. Nasze instytucje kultury mają już w swoich planach takowe, ale bardzo chciałbym zachęcić przedstawicieli, dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli, byście zasypywali nas pomysłami co do tego, jak fajnie twórczo dla integracji mieszkańców miasta tą przestrzeń będziemy mogli wykonywać. I podkreślę jeszcze, że ta nowa jakość wynika też z faktu, iż obok pięknego zadaszenia tych 42 nowych stanowisk zyskaliśmy jeszcze, dzięki uwzględnieniu w projekcie nabycia budynku po byłym sklepie PSS z Połem, zdegradowanym, nie służącym już ani firmie, ani mieszkańcom, hali targowej z 15 nowoczesnymi stojakami, takim ważnym
elementem jest też fakt, że w przestrzeni centrum naszego miasta oddajemy do dyspozycji mieszkańców także kolejną publiczną toaletę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim współpracownikom, partnerom za współpracę i za uświetnienie dzisiejszej uroczystości swoją obecnością i wszystkim Państwu, najmłodszym i tym dojrzalszym Bialczanom. Łączy nas Biała Podlaska.